Cześć, tu Xorad i dzisiaj zrecenzujemy sobie kosteczkę Fangshi Shishu Wang 2x2. Zapraszam. Okej, więc kosteczka przychodzi do nas w takim pudełeczku. Jest to kosteczka 50 mm, jest już wersja 55 mm na rynku. Tutaj jakieś chińskie krzaczory. Tutaj pokazana budowa tej kostki, lecz ta kostka nigdy nie popuje. Nigdy mi się tak nie zdarzyło, mimo że kręcę na niej już ponad 3 miesiące. I naprawdę jest dobra. No i tutaj jakieś też chińskie krzaczory. Dostałem to od magicznej kostki. Tutaj mamy coś. No i tak to wygląda. Przejdźmy teraz do ogólnego opisu kostki. Kostka ścina bardzo ładnie. Z 45, no nawet z 50 stopni powiem. Trzeba przyznać, że na niektórych ścianach się udaje 45 stopni. Ale tak jak widać teraz jest może nawet z 60 stopni ścina. O, akurat nie w tą stronę. Więc kostka ścina bardzo, ale to bardzo dobrze. Patrzcie, stylu ścina kostka. O, już teraz w drugą stronę. A jeżeli tak nie zetnie, to w drugą. W drugą stronę gdzieś dotąd ścina. Tak maksymalnie myślę, że dotąd. A stąd czasami też jej się udaje na drugą, więc kostka nie ma możliwości, żeby nie ścięła, musi na jakąś stronę ściąć. Ogólnie co do feelingu kostki, to kostka naprawdę porusza się, ma taki, głośna jest ogólnie, więc no do takich miejsc bardziej publicznych się nie nadaje zbytnio. Ale feeling ma naprawdę taki lekko chropowaty, lecz taki naprawdę w miarę przyjemny. Naprawdę się dobrze poruszy ta kostka. Unboxing możecie zobaczyć tutaj, macie linka. Naprawdę bardzo ona się tak miło porusza, kosteczka. Ogólnie mamy tutaj zawsze logo, które ja już sobie zdjąłem. Co ją bardzo charakteryzuje, to to, że kostka nie ma naklejek, tylko ma takie plastikowe tile. Pewnie teraz tego nie zobaczycie. O, teraz widać, takie mamy plastikowe tile i jak mocno upuścimy kostkę, to mi się czasami zdarzało właśnie, że te tile wypadały, one są tutaj, mają takie dwa zaczepy, pewnie widać, to troszeczkę prześwituje. Właśnie to charakteryzuje tą kostkę, że nie musimy mieć naklejek, a odcienie tych tile są naprawdę bardzo miłe. Te tile też nadają taki charakter tej kostce. O, permutację tę, nie wiem dlaczego robię na kostce 2x2. Ogólnie co do samego takiego poruszania i czy można na niej układać spokojnie zawadek. Według mnie jest to bardzo, ale to bardzo dobra kostka i nawet lepsza od Diana z tego powodu, że Diana po prostu on popuje bardzo często. Więc myślę, że to się w ogóle nie opłaca kupować Diana, a lepiej zapłacić trochę mniej i kupić sobie Fangshi, która nie popuje i według mnie jest to najlepsza na razie kostka na rynku, którą można kupić. Ja używam tej kostki oficjalnie, układam na niej czasy metodą Ortega, też tutaj macie poradnik. Około, no tych 4 z kawałkiem, czyli 4x układam mniej więcej tą metodą. Naprawdę kostka jest godna polecenia i myślę, że nie ma co tu więcej o niej mówić. Możecie tą kostkę znaleźć u magicznej kostki bodajże za 44 zł plus przesyłka oczywiście 7,50 pocztą polską, najtańsza. Myślę, że to naprawdę nie jest droga kostka, jeżeli chodzi o samo to, że kostka nie popuje i bardzo dobrze się nią układa. Jeszcze tak lukiem na budowę to możemy spojrzeć, że właśnie mamy takie bardziej poziomo ustawione te jakby środkowe krawędzie. Kostka się rusza naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze i myślę, że tutaj nic nie trzeba o niej mówić. Jest naprawdę rewelacyjna ta kosteczka. Zapraszam do zakupu, jeżeli się jeszcze wahaliście z kupnem tej kostki. Więc to by było na tyle i trzymajcie się. Cześć! Nara, Xorad!